To jest ostatnia okazja, żeby przejść się 15-wieczną ulicą. Odkryty fragment ulicy wiódł na południowy zachód. Natrafiono na niego na południowej granicy Placu Zamkowego i ulicy Halera. Archeolodzy państwo Anna i Wojciech Sigwakowie wstępnie datują go na XV wiek. To już druga ulica, której fragment odkryto w rejonie Placu Zamkowego. Pierwszy znajdował się mniej więcej w połowie placu i usytuowany był na osi wschód-zachód. Ulicę wykonano z dębowych pni ciętych wzdłuż na minimum dwie części. Pnie układano na wyprofilowanym balu, podwalinie, która jednocześnie pełniła funkcję krawężnika i, podobnie jak obecnie, krawężnik ów miał uniemożliwiać przesuwanie się na boki materiału, z którego wykonano drogę. Po wycięciu udało się pozyskać kilka bali, które zamierzamy poddać konserwacji i w przyszłości prezentować na wystawie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Ostatnia okazja, żeby przejść się 15-wieczną ulicą, dlatego że dzisiaj te deski zostaną wycięte i będą prowadzone dalsze prace archeologiczne.